Witam już w 27 części Eliminarz. Zanim wyruszymy w drogę, to wiem, że tutaj w tym miejscu pojawiło się nowe zadanie. Właściwie może nie w tym miejscu, bo w tawernie jest nowe zadanie. O tak, Gossipic Adventures, to jest właśnie nowa rzecz. No zobaczmy. Wielu podróżników piło razem i plotkowali ze sobą, tak? W niedalekiej jaskini jest dziwny potwór chroniący jakiś skarb. Znalazłem i tak jakby ukryłem coś tam, but it escaped down a hole. Ja znalazłem i tak jakby zaskoczyłem go jednego dnia, ale on uciekł na dół do dziury. Jaka szkoda. Ach, ta dziura. The one of the back. Jeżeli to jest jedna z tych tylnych jaskiń, nie ma możliwości, no tak jakby to fit down it, żeby tak jakby zejść tam na dół. Skarb powinien być wspaniały, ale co zrobić? No właśnie, czyli mamy jakieś tutaj zadanie, oni tylko tyle mówią o tym skarbie. Być może te dziury, które tam są w tej grocie, może coś tam się dzieje. Kto wie, zobaczmy, czy jak wejdziemy sobie w zadania, czy coś się tu pojawiło. O, tutaj jest właśnie stary trik, czyli zadanie piąte, którego wcześniej nie było. Czy po osiągnięciu drugiego poziomu podziemi groty znalazłeś no, specjalnego gościa? To jest ten taki gość z tą skrzynią, tak? Siedzącego nieopodal właśnie tej skrzyni. Nie może otworzyć jej, ale da mi jej zawartość, jeśli oczywiście ją otworzę. Także nie wiadomo. Treasure Guarding Demon. To jest kolejne zadanie. W tawernie... A, to jest to zadanie. Szóste. No i overhearsam. Właśnie usłyszałeś jakieś plotki, że w niedalekiej grocie jest skarb ukrywany przez demona. Jest niemożliwością, żeby przejść przez tak małą dziurę. Podążaj za tym do końca i może spotkasz demona. No proszę. No czyli może spróbujemy. Wiem mniej więcej, gdzie te dziury są. Tak, tutaj jest. Aha, to jest to zadanie. To jest z tym sokiem. Porwane dzieci. A spotkanie ministra. No tak, także coraz więcej jest zadań. Ale zanim jeszcze pójdziemy, to sprawdzimy, z jakimi stworami nowymi przyszło nam walczyć. Monster Encyclopedia. No, chimeryczne. Slime, mesne, polip. To już było. To było. Giant Nefen, to było. Golem. Tak, Janita. Greater Slime. Oto jest ten wielki slime. 40 punktów życia. No więc zobaczmy, co on tutaj ma. Recovery 20%. 4 punkty życia na naturę. Ma możliwość niszczenia broni. No, dlatego właśnie Kafara
Mam miał uszkodzoną jedną broń. Odporność. Odporność na żywioły 10%. Może sparaliżować. Jest aż 20% możliwości sparaliżowania. Odporność na truciźnie zne 5%. Na szczęcie głowy 100%. Na drenaż 70%. Tak to dziadostwo wygląda. No dobrze, co tam jeszcze żeśmy spotkali nowego? Tutaj chyba nic. A to Elementar Undin. Neutralna, 80 punktów życia. Zobaczmy, 8 punktów recovery, 10% statusu odnowienia. Odporność na magię kleryków aż 30%. Atrybuty ataku od wody 10% i obrony na wodę 50%. Może rzucić urok podczas trafienia. No i tutaj mamy po prostu, tak to wygląda. Leje wodę pod wodą. Ciekawe. Zaraz jeszcze tutaj miałem zobaczyć, jakie tam maczary. Glas, feria, czyli leczenie, holobukan i... O, nie pamiętam tych nazw, co one robią. W każdym razie, no tak to wygląda. Nie wiem, czy tu jeszcze coś żeśmy spotkali nowego, ale chyba już nie. Zwierzęta to było. Mityczne. Aha. Duch. Tutaj już było, tak, czyli z tą żeśmy się widzieli, z tym też, diabły, no dobra, smok, wojownicy, to już żeśmy się też z nimi widzieli. O, to coś nowego, czyli dziwna forma życia, 40 punktów życia, w porządku, dobra, dalej. Czary magii, status recovery 20, odporność, no i w ataku atrybuty 5% od każdego żywiołu, w obronie odporne na ogień i 10% na wodę. Może zaszkodzić tą trucizną. Raz Venom Zirka, no właśnie, czyli tutaj jest Zirkal, to pioruny prawdopodobnie, bardzo nieprzyjemne, bardzo mordercze, że tak powiem, rzeczy, tak? No i tak wygląda ten jegomość. Klerycy, tutaj chyba wszyscy byli, złodzieje. To już chyba też wszystkich żeśmy tutaj sobie przejrzeli, bestie, Zendaur, Capri, tak, tu też giganty, tylko mamy troli. No dobra, więc w takim układzie mamy nowe zadanie. Jest jakieś ukryte przejście w grocie, więc trzeba będzie szukać. No więc idziemy do tej groty naturalnie. I oczywiście spotkamy się na drugim poziomie groty, tam gdzie jest to zadanie związane właśnie z tymi dziurami. Więc do zobaczenia za chwilę. Teraz na drugim poziomie pojawił się ten właśnie mały taki stworek duchowy. Wcześniej tego nie było. Czyli poza tym jakaś kubka błyszczących kamieni, tak, czyli kosztowności, wygląda jakby, prawda, dezorientowała, coś takiego. Po zauważeniu ciebie stworek od razu ucieka w najbliższą dziurę. Patrząc do dziury, widać, że to jest, łączy się z jakąś jaskinią.
No właśnie. I tutaj jedna dziurka jest już odkryta. No i teraz trzeba szukać kolejnych dziurek. Więc myślę, że spotkamy się znowu za chwilę. Witam z powrotem, już niedługo wejdę do tego... O, Huntra coś wyczuło właśnie, zaraz sprawdzimy. Oj, proszę, mamy jakieś ukryte drzwi. No to wchodzimy. Oj, jest jakieś zejście do dołu. Jesteśmy teraz pod wodą. Teraz jest piwalwe larger than... tutaj jest coś większego niż osoba. Nie pamięta swojej oryginalnej formy. Wiele wiele części lata niedaleko jakiejś ogromnej muszli. Czy chcesz to sprawdzić? Może na razie nie, może zapiszę szestą gry na razie. Bo nie wiem, co mnie tu może spotkać. O, nie mogę. Nie mogę tutaj zapisać, to wyjdę sobie tu. I tu zapiszę. Na drugim poziomie, tak. No dobrze. Idziemy to zbadać. O, akurat zioło tu się jeszcze znalazło. Dobra. Tak, inwestigujmy to. Otwarła się gigantyczna paszcza. Z wewnątrz, z wnętrza muszli wyskoczyły jakieś potwory. Wow. Tamto z tyłu to nie wiem co, o, nie wiem co to jest, ale jest jakaś nerwowa muzyka. Może być to trudny przeciwnik, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Spróbujmy tutaj załadować jakieś... lodem. Polećmy. Tutaj zwykły atak dajmy. Dobra, a tutaj dajmy czar... jak tutaj dać? Paraliżu, ale może pojedynczego paraliżu zobaczymy, czy będzie. No, jest single, dobra. Dobra, spróbujmy. Może to być trudna walka. O, to ją wyleczyło zamiast chyba załatwić. No nie wiem, czy tam ci o, odparty atak leczy się ciągle. Zobaczmy, jak teraz... teraz, który to mam? Silencing Carriers. Lacy. Wilson. Teraz, może jakiś... Ogień, lód, lód niewiele daje. Trucizna, ogień, może spróbujemy ją uśpić, no zobaczymy, tutaj mamy różne inne, confusing, dobra, spowolnimy ich ataki. Nie, coś tutaj trzeba wymyśleć, nie? Niesamowitą odporność. Wszystkie czary odpiera jak na razie. Tamte się niby leczą, ale to... to też się leczy. To ładujemy wszystkim, co mamy na razie, bo widzę, że na razie póki co nie jesteśmy w stanie tutaj nic mądrego zrobić. Oprócz... lania tego wszystkiego. No tamci jak tam nas będą tak kucować, to może być nieprzyjemnie. No, trudna będzie to walka, widzę. Zobaczmy. No, nie mam tego czaru.
który jest piorunem? Silencing. Tamtych może wyciszymy. Zobaczmy, jak tutaj oddech zadziała na mnie. A tutaj czar. To nie. Paraliż wiem, że nie działa. Zobaczmy tutaj, co mamy. Mamy tu sporo czarów. Magic Resistance, dobra. Abilities. To naprawia uszkodzone przedmioty. Confusing, dobra, Confusing damy tamten, niech się trochę zamotają. Zobaczymy, jak to idzie w ogólnym rankingu. No jejku, wszystkie czary po prostu są odparte, no. No jedno zostało skonfuzjonowane. No jak to wykończyć? Dobra, tamta jedna z tamtej strony jest padnięta. Dobra, ci niech atakują. Zobaczmy, czym czy jeszcze możemy ją... Może ogniem. Ogniem ją polecimy. A tak, tam niech atakują może tych z tyłu. Jak tamte z tyłu będą wykańczać, to może... No, bo też te czary takie rzucają nieprzyjemne. Wow! O kurcze! No to pięknie. Tego się nie spodziewałem. Ojojoj, ojojoj, straszna bitwa. Jak takie czary to potrafi rzucać, no to ja się wcale nie dziwię niczemu, że tak ciężko jest sobie z tym poradzić. Ohoho. Nie damy chyba temu rady. Przynajmniej nie tym razem. No, już ma chyba tak wysokie statystyki parametryczne, że nie mam szans już tego pokonać. Poza tym już mi zginęły dwie postaci, to raczej jest to mało prawdopodobne. No niezły zestaw tutaj jest tych stworów. No i leczą ją cały czas. No niedobrze, no niedobrze mi się dzieje, bo nie załatwimy się. Dobra, widzę, że ta walka nie ma sensu zupełnego. Więc uciekniemy na razie. Musimy odczytać stan gry, no niestety, no bo nie ma szans. Nie ma szans po prostu. Dobra, nie ma takiej możliwości. Musimy niestety, ale odczytać tę grę i spróbować z tym zawalczyć jeszcze raz. Dobra. Pause Adventure, yes. Mind menu. Dobra, wczytujemy. Tak. No dobra, spróbujmy teraz. Może się teraz uda, nie wiem. Dobra. O, teraz się dobrze udało, bo tamtych nie ma. Więc tu już mamy chyba większe możliwości pokonania tego przeciwnika. Ale musimy próbować... uśpić to, może się uda. Oddech, ognia.
Ciężki czar, jeszcze zobaczmy paraliż. No musimy kombinować na różne sposoby. No nie, ten czar jest zabójczy. Ale na szczęście, okej, udało się ją sparaliżować, więc mamy duże szanse na to, że wygrzebiemy z tego. Jeszcze udało się to coś uśpić dodatkowo. Dobrze, więc w takim układzie atakujemy. Healing, atak, item, leczenie. Leczenie od razu na osoby. Tutaj czar. Spróbujmy zastosować paraliż. Prędkość sobie zwiększymy. Dobra, jak na razie dobra nasza. Lutować to dziadostwo. Jest, padła. Wow. Miałem dużego fuksa, że tamte się nie pije. Dobra. Dobra. You obtained Deep Crimson. Jakąś perłę zdobyłem. Nie wiem, czy ta perła to nie jest ten skarb, który trzeba było tam przynieść dla tej pani wysokiego rodu. Więc okej. Dobrze, udało się, więc teraz idziemy eksplorować te dodatkowe podziemia. Spróbujmy jeszcze, oczywiście musimy ich trochę wyleczyć, bo jednak troszeczkę im się dostało. Dobra. No i jeszcze Konana sobie podleczymy. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Zapiszę sobie teraz stan gry, bo to naprawdę była nieprzyjemna walka, ale udało się na szczęście. O, coś mamy znowu do wykopania, więc kopmy. Sensolit nie może być wzięty, tak, bo mamy za dużo rzeczy. No, musimy coś wyrzucić. Oj, coraz więcej rzeczy wyrzucam. No to z takich rzeczy, no whip chyba będzie kiepski. Taką najtańszą rzeczą, którą można wyrzucić. No tutaj nie ma nic. Chociaż tutaj trudno powiedzieć, bo te ukryte przejścia to są normalnie troszeczkę zwodnicze. No i oczywiście jakaś walka. No fajnie. Teraz będzie świetnie. Song of Healing. Oddechem. Tamci z tyłu nie są groźni. Ale ci z przodu jak najbardziej, więc tutaj też ich pojedziemy oddechem number 2. No, tamci robią barierę przeciw czarom. No i zobaczmy, jak to będzie się miało teraz wszystko. Na razie jeden Ronin padł. Drugi. Dobra. Jeszcze jeden został do pokonania. No to myślę, że z tym nie będzie problemu. Tutaj leczenie oczywiście i wio. No tam ci teraz będą te rzucać ochronę bariery. No no niech sobie porzucają, nie tyle ich. Więcej nic nie mogą zrobić. Dobra, Ronin z głowy. Teraz pozostała ta banda tych pseudo-czarodziei. Więc oczywiście ich tutaj pojedziemy, a jeszcze raz oddechem i jeszcze raz też ten pandemon polecimy, a niech tam ich kucuje. No, rzucajcie sobie, nic wam z tego nie przyjdzie. Dobra, oddech tu jeszcze słabo, bo słabo, ale zawsze coś. O, teraz atakują, uwaga, niedobrze. Jak jest dużo, to chociaż cela nie mają zbyt dobrego.
Jeden z głowy, drugi. No, następni po kolei, może byśmy. Okej. Kolejny z głowy. No to lutujemy wszystkim chyba co mamy. Tak, oni sobie te bariery możecie zrzucać. One nic nie skurają przeciwko orężowi. Ura. Lutować. Jeszcze żyje. No zaraz będzie po nim. Huntra go załatwiła. Dobra. Zobaczymy, coś mamy. Rock Slide. Remove. Dobrze, idziemy dalej, tak? To chyba ten nie mamy iść. Tu. Tak, i jesteśmy teraz w tym sekrecie. Nie wiem, co tu będzie. No zobaczymy. Tu jakaś dziura. Badajmy te dziury. Będziemy szli oczywiście prawą stroną. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś nowe istoty, trudno powiedzieć. Wiem, że tu jest boss gdzieś. Nie chciałbym na niego natrafić może. Przynajmniej nie na tym etapie. O! Nowe zwierzątka tu są, widzę. Trójokie kotki. Nie wiem, czego mogę się spodziewać po nich, ale polecimy tradycyjnie. Ajajaj, nie tak. Nie tak, coś tutaj się zamykałem trochę, dobra. Polecimy tradycyjnie, będziemy widzieć, jaki będzie tego skutek. A jak na razie są dość wytrzymałe. Rzucają czarami. No jeden z głowy. Trochę leczą się. Rzucają czary. No generalnie nie są to zbyt chyba niebezpieczne istoty. No dobra. Mamy z głowy jednych. Czy są tutaj nowe już bestie? Zapiszę sobie stan gry na drugim. No cóż. I znowu coś mamy. Co teraz? Te i tamte leczące. Dobra, te są mało niebezpieczne. Ne, ale co musimy zrobić na pewno? Tamte. Może czarem byśmy ich trochę podleczyli ogniem, tutaj oddechem, no i tam oczywiście damy czar paraliżu, bo tam te leczą dziadostwa, więc pasuje ich trochę poparaliżować, trochę w jakiś sposób polikwidować. No na razie to im tam niewiele zrobi. Dobra, sparaliżowane. Jedna osóbka nie została sparaliżowana, leczyć się będą. Ale dobra, już z głowy. Zlutujemy wszystkim chyba, co mamy, żeby tych z przodu załatwić. A jaki twardy jest. Dobra, tamtej już nie ma. Oj, pięknie zaliczyła, ale jeszcze jej to nie załatwiło. No trafić to dziadostwo. No, dobra, i zostało tylko to stworzenie. I nie ma. Bo sporo tutaj daje punktów doświadczenia, to jest szansa, że troszeczkę nabijemy. Może ktoś jeszcze skoczy na poziom. Dobra, tu sprawdzę, czy nic z klawiszem i się nie dzieje. Dobra, lećmy dalej. Dobra, zobaczmy. High items, tak? To jest tego Deep Crimson Pearl, czy ta perła? Chyba tak, to będzie to
zadanie z tą kobietą wysokiej rangi. Tu jest znowu dziura, ale nic tutaj się nie dzieje. Sprawdzam tak na wszelki wypadek ściany. No, tu jest jeszcze dziura. Tak jakby na wylot ona była. Wszędzie muszę iść. Muzyka nerwowa. No, ale chyba nie dlatego, że tu właściwie boss tu jakiś jest. Te teraz, tak? No dobrze, no to lutujemy wszystkim, co mamy. Bo te istoty nie są akurat zbyt groźne. No już sobie AC podnoszę, ale już jedna z głowy. O, oczywiście musi czar polecieć jakiegoś lodu. I już, wio na nią. Wszystkim, co mamy. Tak jest, 24 i 28. Nie ma. Doskonale. Dobra. No niestety, wszędzie są przedmioty. Ale ja mam już pełny ekwipunek. Dużo rzeczy do umagicznienia. Wszędzie są jakieś drzwi, widzę. No ale trzymam się prawej strony. Podejrzewam, że ten labirynt tutaj będzie taki troszeczkę uciążliwy. Dobra, oczywiście wykorzystujmy oddech. Bo to jednak szybciej ich załatwia. Teraz tylko dobić. No, już jest w porządku. Dobra. No, kurczę. Failed. Znowu failed. Dobra. Szkoda, że tu nie można się przespać i skoczyć na poziom. No właśnie, tu kolejna dziura. Nic. O, tu jest jakieś coś, ja wolę zapisać, bo tu już nie wiem, gdzie to będzie. Tak, na drugim. Dobra. I wchodzimy. A, to znowu ten człowieczek z tym skarbem. Down the hall. O, i uciekł znowu do dziury. To jak ja mam go złapać? Jak on znowu uciekł do dziury? Chyba, że z tej strony go złapiemy, co? To nie wiem, to jest nieuchwytny. Aha, tu nie ma już po co iść. Może w którymś momencie go wreszcie złapiemy za uszywę. Znowu, a, friendly. Nie walczymy. Ktoś, kto jest friendly, nie będziemy z nim walczyć. O, jaki tu jest labirynt. Jeszcze na razie mapy nie włączam, bo trzymam się cały czas z prawej strony. Zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi. Mam nadzieję, że nie do bossa. Wtedy byłoby chyba przykro mi bardzo. Właściwie boss nagle tu się znalazł. Może jakaś pijatyka. Nie, tylko nie pięć tych wariatów. Może być ciężko. Dobra, od razu tej czary. Nie ma co tutaj nawet tylko... To tu slip, tak? Dobra, usypianie od razu oddech, oczywiście. Oni walą piorunami, jak im zaczną ładować w tych słabszych, to po prostu od razu będzie śmierć na miejscu. Paraliż. No zobaczymy, może akurat damy radę. No jednak ten ogień za bardzo tutaj nie szkodzi. Jeden padł, to jest dobra nasza. Tylko żebyśmy my zaczęli ładować coś. Dobra, dobra nasza jak na razie. O, ten odparł atak. Ajajaj, ten jeden odparł atak. Jest dobrze. Ale jeszcze na szczęście nie ładuje, więc ładujemy wszystko, co mamy. Może akurat to załatwimy. Zdążymy to załatwić. Zanim... Ach, całe szczęście. Od razu zapiszę stan gry, to tak to nie może być. Tak to nie może być. Dobra.
jedziemy dalej. A coś tu jest. O, jakiś żeśmy Eunomia tablet znowu dostali. Co to będzie? Pewnie znowu jakieś zadanie się pojawi. No dobrze, to bardzo dobrze. To może też zapiszę, żeby w razie jakbym zginął, to żebym już miał ten przedmiot. No, jakaś walka. A, T4, tak? No dobrze, to lutujemy, co mamy. Oddech. I ataki najzwyklejsze na świecie. Twarde są te bestie dosyć, no. I już się leczy, i już tutaj. I już jedna drugą leczy. A właśnie, to jest to. Jak się będą leczyć, to będzie trudno ich pokonać. No i teraz sobie jeszcze zwiększają. Leczą się i zwiększają się. Dobra. Ogniem potraktujemy. Ta chyba najsłabsza była. Tu jeszcze raz oddech, pojedziemy. A tutaj damy ten ogień. No i zobaczymy, jak to będzie. No, nawet dostali całkiem. No właśnie, 22 punkty życia do przodu to jest naprawdę sporo. No i jeszcze żadna, no, padła jedna przecież. No proszę bardzo. Jak ciężko ich załatwić. Lutować, ale trafiać, dawać tutaj sobie w kaszy dmuchać. No, może być to trudna walka, ze względu na to, że się leczą. Jeszcze pudłok co czas te robi. Tą musimy, bo ta chyba najsłabsza jest w tym momencie. Lutujemy wszyscy ją. Może akurat ją się uda załatwić szybciej. No, ładować, tylko trafiać. Jak będą trafiać, to jest szansa, że damy radę. Ale się już normalnie AC im wzrosło. Dobra, ta już padła. Ok, lutujemy teraz wszystkim, co mamy. No, takie te walki tutaj są, no jak się tam leczą. A też czarów za dużo nie chcę wykorzystywać, bo ta się za bardzo wzmocniła. Spróbujemy całą złość przerzucić na tą. Chyba że dispel będziemy rzucać, ale zobaczymy, jak jeszcze stąd pójdzie. Mamy chyba pełną energię w tym momencie, ale jest przynajmniej trafialna, dobra. Została tylko jedna. To zróbmy tak. Atak, atalski dispel, czyli zabierzmy jej czary, jakie na siebie nałożyła. Tutaj co mamy? Protekcja, to nas to nie uratuje. Dobra, lutować. Nie udał się czar. Failed. No to bijemy wszystkim, co mamy. Jest szansa, że ją wreszcie załatwimy. No, bo musimy ją wreszcie załatwić w jakimś momencie. Będziemy zadawać więcej obrażeń, niż ona się leczy, to damy radę. Ale trudno ją trafić. Ona już ma tak wysokie AC, że... Armor Class ma za wysoko, no i 8, już chyba. No i ten wyrównał. Super. Super, po prostu jest. No. Naprawcie sobie w to. Encyklopedią trudno to załatwić. Idzie dalej. No nareszcie. Oj, dostał 15 punktów obrażeń. No to nie, to trochę za dużo, bo jak będzie... dobra, plus. Dobra, udało się. Wyleczony. Mamy tylko 2 potiony. Trochę mało. Czy oczywiście nosi to.
kafara te piony. Dlatego, że nie mam już miejsca za bardzo w ekwipunku, żeby to gdzieś mu zapakować, nie? Surprise attack. Uuu, tego żeśmy nie widzieli. Jakieś dziwne. Zobaczmy, jak to będzie na standardowe działać nasze ataki. No dobra, zobaczymy. Może akurat... No póki co jeszcze nie stanowią większego zagrożenia. Póki co to się leczą. Już wiemy. No, to taka walka z nimi, to nie ma problemu. Mięzory mają za długie. Nie mieszczą się im w gębie. Coś podobnego. O, i główka spadła. Pasuje. Nie dali żadnych skarbów. O, co tu mamy? Tu jest statua jakaś. Iria statua. I tyle się dowiedzieliśmy, tak? Tu jest jakaś statua i nic poza tym. Pewnie z tym znowu będzie jakieś zadanie. Się mi otworzy, nie wiem. Tak. Bałwany. Coś podobnego, bałwany. No dobra, zobaczymy. Tam z tyłu czarownicy. Dobra, na razie tutaj spróbujmy. Chociaż nie bardzo tymi czarami, żeby... Nie wiem, jakimi czarami oni będą rzucać. Ale mamy czary, które będą nas chyba chronić. A spróbujmy otruć tych z tyłu. A tylko jedną osobę, tak? Nie, to mi się przyda ten czar. A to kleryczne. Silencing. Dobra, to dajmy silencing. Tutaj oczywiście oddech. Tak. Tam atak, ale na tyły, żeby czarowników wykończyć. No i tutaj dajmy na razie Song of Protection. Zobaczymy. To mają takie coś. Mają takie coś, potrafią rzucać jakiś czar wody. Podobnie jak ja oddech, ale są na szczęście słabi bardzo fizycznie. Dobra, teraz musimy się pozbyć tych ślimaków. Ci z przodu nie stanowią większego zagrożenia, więc ich tutaj tu od razu oczywiście zrobimy. Z tyłu uspanie. Tak, tutaj weźmiemy atak na tyły. Atak na tyły. I czar weźmiemy tutaj oczywiście paraliż, ale na tego drugiego teraz zobaczymy, co się uda. Dobra, udało się sparaliżować tego jednego. Co to? Zatruły Enchantrę. Tamten ślimak zaliczył. Dobra, jeden ślimak z głowy. Pozostał ten ślimak, tak? Dobra, tutaj może na tyły nie damy rady, ale może jeśli się uda, to załatwimy tego z tyłu, zanim rzuci jakikolwiek czar. To może zdążymy go wykończyć. Dobra, pasuje. Oj, poszło całkiem nieźle. O, sporo punktów doświadczenia.
No tak, są przedmioty, ale nie mam już co to wkładać. Duży ten labirynt. Nie wiem co. A, znowu te przyjemniaczki, tak? Dobra. Oddech. Zobaczymy. Cały atak skupiony. Pierwsza padła. Dość szybko. Już oczywiście sobie wzmocnienie włączyli. Dobra, druga padła. To tą jedną już tylko kwestia czasu, jak ona padnie. Tylko kwestia czasu. No i już nie. Pasuje. Poison Needles. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Tutaj znowu jest ta dziura, ale oczywiście tylko. O, mam jakieś. Zioło. Nie wiem, czy to byłem, czy nie byłem, czy już wracam, czy nie. Chodzę, krążę i nie wiem, gdzie jestem. Jeden się minął. Trochę dziwne wygląda jest. O, tu! Te rzeczy. Chyba to chciałem ładować. Coś podobnego. Tutaj, no, tutaj. U góry wiszą wielkie slajmy, śluzy, tak? Już śluzu nie ma. Dobra. Jakby co, to mam jeszcze w ekwipunku tą miksturę wskrzeszania, więc... O, nawet tu coś się pojawiło. O, coś nowego. Coś nowego tam z tyłu jest. No, to musimy tutaj... Dobra, dawaj czary. Nie wiem, czy tutaj nie szkoda. Dobra, zobaczmy, jak będzie z tym. Oddech. Spróbujmy... dać... paraliż. Tam z tyłu też pewnie ma... dystansową broń. Dobra, dwóch przynajmniej jest. Dwóch przynajmniej jest wyeliminowanych na razie z walki. Dobra. Ja będę musiał sobie chyba zapisać po tej walce, bo widzę, że tutaj jest tak troszeczkę. Dobra, tego tu z przodu atakujemy, a tam zaatakujemy. Zaraz zaatakujemy tego z tyłu. Żeby sobie nie myślał, że on jest taki cwany. Nie zaliczył. Wow, się walił trochę. No jeszcze się dobrze ma, widzę, ale padł. No, następny padł. O, nawet mocno bije tym trójzębem. I trochę bardziej się leczy. No cóż, no to musimy na razie atakować, a tamtymi z tyłu tego jegomościa. Może go załatwimy w miarę możliwości dość szybko, nie wiem. Dobra, zbliżył się, lutujemy wszystkim, co mamy. No, ma moc trochę, ale myślę, że damy mu radę. Dobra, przeżyliśmy to. Aha, tu mieliśmy chyba teraz iść, tak? Nie wiem, gdzie ja jestem. Oj, 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 gdzie to ja tutaj to jest? W ogóle... Zbliżam się do... Mister Bossa. A tu jest dziur wszędzie, mamma mia. Dobra, póki co to sobie zapiszę. Zawalczymy z bossem, a co?
co mi zależy, nie? Trzymam się prawej strony. U, jest zawodnik, tak? Ciekawe, czy on się przesuwa gdzieś. Goni mnie. Nie, uciekłem stąd. Oj! Jednak pogonił mnie do końca. Spotkałeś się z jakimś, nie wiem, stworem, który jest tak jakby, nie jest friendly, można powiedzieć. Nerwowa muzyka. Nie wiem, ile ten kogut ma tu energii. Ale mam zapisany stan gry, więc może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Spróbujmy od razu go uspać. Oczywiście oddech zastosujmy na niego i spróbujmy go jak najbardziej sparaliżować. Oh, ale ma power. Ale został ładnie się leczy, 162. Zobaczmy, lutujemy wszystkim, co mamy. To jest chyba boss nie do pokonania. Jak on ma 162, leczy się co turę. Może się i nie budzi, ale zobaczymy, czy będzie się cały czas leczył, czy tylko chwilowo. Pogonił mnie kogut, no. Pogonił mnie kogut. Ale lutujemy go jak na razie. Jeszcze się nie obudził z tego czaru. Może przestanie się leczyć. Ale chyba mi się wydaje, że nie przestanie się leczyć. Zbyt małe obrażenia zadajesz, żeby mu cokolwiek uczynić. Tak, to jest walka bez sensu, ciekawe. Uciekłem stworowi, tak? Będziemy gonił? Nie wiem, ale zobaczymy, co tu jest. Tak na wszelki wypadek. No nie, no nie chcę z tym walczyć, no ja chcę tylko zobaczyć. Nie ma sensu z tym walczyć, więc będę uciekał jak na razie, może się uda. Bo to nie ma sensu już w tej chwili, jak zginąłem. Chcę tylko zobaczyć, jak ten labirynt tutaj wygląda. Dobra. Coś tutaj jest w ogóle jeszcze. O, coś tutaj jest. Something, coś leży pod twoimi stopami. I to wygląda, jakby to była jakaś zabawka dziecka. To jest jakaś zabawka, która nie ma głowy. I mam jakąś lalkę. No dobrze, no są tutaj pewne rzeczy, które można zdobyć, ale no trzy postacie mi już przepadły, więc chyba będę musiał tutaj, zobaczę tylko na mapę, jak to wygląda. Nie wiem, gdzie ten boss tutaj łazi, ale widzę, że trochę się łazi wszędzie, więc w tym momencie pasowałoby odczytać stan gry. No dobrze, w takim układzie ja odczytam stan gry, bo przecież z połową drużyny uśmierconą to nie ma sensu grać. Dobra, drugi. Mapa. Dobrze.
jesteśmy przy wejściu do bossa, tak? Przy wejściu do bossa. Okej, okay. Najpierw musimy oczywiście pokonać tych jeszcze. No to trzech, to może nie wiem, czy jest sens ich tutaj jakoś czarować specjalnie. No zobaczmy. Może bym z nich jeszcze jeden padł. W porządku. No to lutujemy tego, a oczywiście tam ładujemy tego z tyłu. No dobra, także wy tamten się... O, główka spadła i pasuje. Doskonale. Ale mi przyłożył. Przyłożył i to mocno. Item potion. A, nie tak miałem być, tak? Item potion. Tu. No i tak, dobra. Okej, okay, musi wyleczyć, bo jeszcze raz by ją walną i było dwóch taka. Dobra, troszkę doświadczenia. Było tu gdzieś, tak? Tu był ten boss. Tak, tu trzeba mu uciec. Więc ja będę uciekał. Tak, bo on mnie będzie gonił. W tą stronę. Cały czas mnie będzie gonił, czy pójdzie sobie tam? Tutaj nic nie widzę, bo mam tutaj krok. A, poszedł sobie gdzieś tam, dobra. Spróbuję, dobra, nic się nie dzieje. Ok. Umknąłem mu. Nie wiem, jak on sobie tutaj krąży po tych lochach. O, tu jest kolejna dziuba, tak? Może by zrobił to zadanie. Dobra. I znowu uciekł. I znowu uciekł. Po prostu... Co ja mam zrobić, żeby go złapać? No dobra. Znowu jakaś bijatyka. Ach, czego aż akurat musi być ich sześciu? Po prostu to jest przykre. Dobra. Czar. Paraliż. Tylko paraliż na niszcie. Tylko żeby się udał, nie? Dobra, trzech na trzech, tak? Jest. Trzech zostało sparaliżowanych, a trzech będzie się ze mną lało. Tamten ma mocny, no tak, 23 od razu. Jak tłuc, to tłuc, no to ja rozumiem, ale... dłuższą metę to nie damy rady. Czego nie załatwi tych tutaj? Mamy jeszcze jakieś czary? Spróbujmy tego uspać. A tamtego z tyłu będziemy lutować. Może mu też główka spadnie. Dobra, zobaczymy. Przetrwał. Ciekawe, jak tu uderzy. Tego zamiast lutować tych, żeby się ich pozbyć. No bo dajmy obronę na nią. Ona niech atakuje tego tam z tyłu, bo... No właśnie, dobrze, że dałem tą obronę, bo być może już by było po niej. Dobra, następny popłynął.
Tamten jest dość mocny. Dobra, ten popłynął. Więc teraz już powinno być troszkę łatwiej. Tak, tak. No i tego z tyłu teraz. Tak. Z tyłu. I droga moja, z tyłu trzeba załatwić. Dobra, tego już nie ma. Oczywiście pudła muszą być. No to lutujemy wszystkim, co mamy. W pewnym momencie musi paść. Dobra. Dwa tysiące doświadczenia. Nie wiem, gdzie to ja idę, gdzie to ja jestem. No nie wytrzymam. Tu się pojawi... Nie wiem, czy uda mi się uciec. Może się uda. Zanim się uda, to mi połowę drużyny rozwali. Dobrze. Jak zwykle muszę odczytać stan gry. To jest już nie do wytrzymania, co się dzieje na tym poziomie. Nie wiem, jak ten kurczak chodzi. Po prostu cudownie. Uciekłem mój, tak jakby go teraz nie ma. Pytanie, to gdzie on się podział, tak? Gdzie on się teraz mógł podziać? Dobrze. No jeszcze raz wrócę do tego miejsca. Ale już zostawię eksplorację tego terenu do następnego odcinka.